Dzień dobry, moje kochane pszczółki, robaczki. Żartuję. Nie żartuję. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten pochmurny poranek. Ja jestem dzisiaj ubrana po domowemu. Tak właśnie jestem tak dzisiaj ubrana. Idę właśnie zrobić sobie kawusię i zaraz szykuję się do dentysty, czyli jeszcze raz umyję tryby. Rzecz jasna, jak wychodzę z domu, pięć razy myję zęby. No tak już mam. Dzisiaj będę latała po domowemu, więc taki to będzie vloczek. Będę miała robione od podstaw tego zęba, więc tu widzę, że mnie wysypało znowu coś. Ale jestem przed złym tygodniem, jak to się mówi, i w nocy zjadam mnóstwo czekolady, a później mnie wysypuje. Kochani, życzę Wam miłego dnia, miłego relaksu z Mazią i jej rodzinką. Dużo, dużo słonka w ten pochmurny dzień. Mam nadzieję, że się przyjaźni i słonko do nas z powrotem zawita. Życzę Wam tego z całego serca, bo wiem, że w Polsce i w innych częściach świata również pogoda nie sprzyja spacerom, ani nic się nie chce. Aura jest taka typowo deszczowa, jesienna i wtedy niestety, nasze humory robią się podobne do pogody. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W taki dzień jak ten można sobie pięknie wysprzątać mieszkanie, zrobić zaległości YouTube'owe. Czego chcieć więcej? Są plusy i minusy, pamiętajcie. I piękna roślinność będzie. Do później. Widzicie mi mój wygląd. Ale tak, jestem od dentysty. Znaczy wróciłam od dentysty. I zobaczcie, dostałam małą przesyłeczkę, za którą bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Tylko jak zwykle nie wiem od kogo. Ale dziękuję tej osobie bardzo, bardzo serdecznie, bo obojętnie co albo od kogo, to ja zawsze się bardzo cieszę. Może teraz nie mogę się zbytnio uśmiechać, bo jestem jakby po botoksie. Zobaczcie, otwieram, mówię sobie tak, Boże, to jakieś narkotyki. Oczywiście żartuję. A to są cała wielka paka tych chusteczek, czy tam maseczek. I właśnie, wiecie co? Właśnie sobie otworzę. O, otworzę sobie jedną. Naleję sobie toniku i nałożę na buzię. Odpocznę. Dzisiejszy vlog będzie taki nieciekawy, bo leżę, odpoczywam z pieskiem, leżymy sobie. Staram się poodpisywać troszeczkę. Wieczorem na pewno usiądę, bo naprawdę nie mam siły ani ochoty. No i tak właśnie to. Także bardzo dziękuję Ci, kochana, bo na pewno to wysłała kobieta. W sumie może i mężczyzna, może się mylę. Ale myślę, że kobieta. I dziękuję Ci, skarbie, z całego serca. Bo to wiadomo, ja nie mam tutaj możliwości tego kupienia. Nawet nie wiem, gdzie to się zamawia, szczerze mówiąc. Także otwieram i się maskuję. Do później. Tak jak mówiłam, milczenie owiec. Wyglądam jak po operacji twarzy. Wiecie? Ale relaks. Co prawda nalałam sobie tylko wody micelarnej, bo mój tonik jest gęsty, jeden, a drugi jest w mleczku. Dzisiaj zrobiłam zamówienie. Dzisiaj zrobiłam zamówienie na Ifrosze, ale też kupiłam sobie w mleczku tonik. Także muszę sobie kupić tonik jakiś, a może tą wodę różaną spróbuję? Co Wy na to? Tylko o, jak przyjemnie takie. Bardzo fajnie. Dziękuję, kochana. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Pies się na mnie patrzy dziwnie. Idę się relaksować. Jeszcze fotkę na Instagrama sobie zrobię. Robię troszkę makijaż, bo wiecie, od razu lepiej człowiek się czuje, nie?
wpuszczam je znieczulenie, więc się pomalowałam i do garów, Mazia. Makijaż jest, to trzeba iść do garów. Jest późno, co prawda jest już druga godzina i nie wiem, czy zdążę zrobić kopytka. A może spróbuję i będzie później obiad. A co to? Lecę do kuchni. Mam dużo sprzątania. Miałam zrobić wczoraj to ciasto i nie zrobiłam, bo miałam lenia w dupie i po prostu nie zrobiłam. Później już się troszkę źle czułam i mówię, a odpocznę. Posprzątałam, co miałam posprzątać, no ale dzisiaj jest nowy dzień, nowe sprzątanie. Zamówiłam sobie kosmetyki z Yves Rocher, bo już mi się tam dużo rzeczy kończy i zamówiłam sobie znowu kosmetyki z Butsa, także w przeciągu 2 tygodni będą kolejne filmiki. A co sobie będę żałować? Zawsze sobie żałowałam, teraz troszkę jest lepiej, to co sobie będę żałować? Nie będę. Muszę dzieciom pokupywać no, jakieś tam podkoszulki nowe i takie różne rzeczy, więc na pewno też będę gdzieś wyruszała do babci. Laurze zawsze daje takie, wiecie, pieniądze normalne i ona sobie w normalnych sklepach, czy tam do Primarka, czy tam do Rivela jedzie. Zależy, ile dostanie, nie? No, także tyle. Lecę do kuchni, bo czas goni. No już trochę posprzątałam, odgruzowałam kuchnię. Jestem w koszulce na ramionczkach. Tak mi gorąco się zrobiło, wie, tam się ziemniaki gotują, jednak robię kopyta. Kopytki, klient nasz pan. Fajny jest ten kabaret, nie? Zawsze kopytki mi się kojarzą właśnie z Ani Mrumru. Złapałam kamerę, siedział tu koło mnie cały czas, a teraz ciii, kochany, ciii. Pani rozmawia, tak? Już ty moje piękności, moje, ojejciu. No dobrze, już. Och, jak mnie tutaj wycało. No tok. Troszkę miłości piesek potrzebuje. Dlatego kwiczy. Ja se piję kawę. Muszę zmyć paznokcie, bo oto akurat ręka zawsze jest ładniejsza. A ta, o. Widzicie? Nie wiem, czy widzicie. Kostropate paznokcie. Poucinane, połamane. Lakier odprysnął. A wiecie, przy kopytkach to będę trochę macać tam tym rękoma, więc trzeba pozbyć się lakieru, piję kawkę, czekam na dzieci, zmokną trochę, bo deszcz pada mocno, ale taki przyjemny deszczyk. Misiu dzisiaj wraca, wyszedł w poniedziałek, dzisiaj mamy środę, już nie mogę doczekać, także kopytki będą i będzie sos, taki przegląd lodówki, przegląd tygodnia. Wszystko powrzucam, co mi zostało, jakieś tam resztki, bo wiecie, tu trochę marchewki zostało, tu trochę gruszku zostało, tu kurczaki zostały, tu parówki zostały i nikt nie chce tego zjeść. I wszystko tak powrzucam i będzie, no wiesz co, ale ziewa. Ktoś śpiący jest, tak? Śpiący? No, zdałam relację, lecę dalej. Że mam takie ładne bananki, trzeba z nimi zrobić porządek, więc zabieram się za robienie ciasta bananowego, a później jak już ciasto będzie w piekarniku, zabieram się za kopytka. Dzisiaj jest bardzo brzydko na dworzu i ja nie czuję się na to, żeby robić jakieś inne rzeczy, więc spędzę miło czas w kuchni. Później wam pokażę, jak mi wyszło czy nie wyszło. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, bo ja strasznie mocno. I sosik się tutaj pomału pichci. Super. Tam, o, za gorąco. Ciasto rośnie, super. Jeszcze chwila i będzie ciasto bananowe gotowe. Słuchajcie, rybki moje kochane, moje najdroższe, zaraz po rodzinie najważniejsi. Chciałam powiedzieć takie coś, że na jakiś czas kończę nagrywanie codziennych vlogów.
tak żebyśmy sobie troszkę odpoczęły i my, i ja, i wy od tego codziennego mazi gadania. Oczywiście nie myślcie sobie zaraz, ci co mnie nienawidzą, nie myślcie sobie, ja tu zostaję, codziennie pojawi się jakiś filmik, codziennie będą filmiki, vlogi też będą, nie mówię, że nie, może co drugi dzień, może co trzeci dzień, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, ale chcę po prostu to powiedzieć, żebyście później nie czuli się, o nie ma mazi vloga, kurde, jeden, drugi, trzeci dzień coś się dzieje, nie, po prostu myślę, że na jakiś czas po prostu ograniczę się do może co drugi dzień będzie tak. Zobaczymy. Może jutro wstanę i powiem, kurde, no nie mogę bez vloga, złapię za kamerę i nagram. Nie wiem, jak to będzie. Chcę tak spróbować. O tak, mam tak dużo filmów w planie do nagrania z innej serii, że postanowiłam, że na jakiś czas odstąpię od vlogów po prostu. Także dalej idę robić, a tak naprawdę idę dopiero zaczynać robić. Tylko pozmywam naczynia, bo wiecie, mam tutaj miskę od ciasta i tak dalej, to muszę zrobić porządek. No, także chciałam, żebyście wiedzieli, dzisiaj się... A mam usta. Chciałam, żebyście wiedzieli o tym, dzisiaj się pojawi vlog normalnie, bo jest nagrany. Zobaczymy, jak będzie jutro. Może nagram, może nie, zobaczymy. Także, kochani, będą filmiki, będą prawdopodobnie raz będzie jeden filmik dziennie, raz będą dwa. Zawsze coś wstawię, także zapraszam serdecznie do innych filmików i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! Lecę robić, bo się nie wyrobię. Tak jak mówiłam, moje pierwsze wypociny ciacho bananowe. Bez żadnej polewy, bez niczego. Tak będzie pokrojone i zjemy po obiedzie. Ale się zgrzałam. Znowu krótka koszulka i jedziemy z koksem. Dzisiaj jest power. The power of love. Śmieję się. Ale dzisiaj mam takiego powera, że chyba tylko mnie głowa boli, ale głowa to mnie codziennie boli, to tam wiecie, bez różnicy. Ale mam takiego powera, że normalnie chcę jak najwięcej zrobić. Ciekawa jestem dlaczego. Dlaczego? Myślę, że nie wiem, po prostu mam dobry humor. A jak mam dobry humor, to uwielbiam robić dużo rzeczy naraz. Fajnie, nie? A co to zawsze muszę się wkurzać i martwić? A co tam, olać to? Moje kopytka są z sikiem, co się nawinie, czyli groszek, marchewka, kurczak, taka potrawka i dorzuciłam parę parówek, co zostało z kolacji, tam zostały trzy dosłownie, co nie mam wrzucić, bez sensu, do sosu. Właśnie Misiu przyszedł, pomógł mi gotować, już wszystko było gotowe, więc trzeba było tylko je ugotować, staliśmy razem, jeden wyciągał, drugi wkładał, bla bla bla. No, idziemy teraz jeść, bo on już siedzi i czeka. No to co, kochani, żegnam się dzisiaj z wami serdecznie, jak zawsze. Życzę wam miłego oglądania, dużo zdrówka i do następnego filmiku. Jutro się jakiś filmik ukaże. Nie wiem, czy jutro nagram vloga, zaglądajcie na mój kanał i sprawdzajcie. Na pewno jakiś filmik będzie codziennie, a vlog zobaczymy. Buziaczki, dzięki za wszystko, pa, pa.